Monika Andrzejczak, dzień dobry. Jutro na zachodzie kraju będą trudniejsze warunki jazdy. Poza tym w pogodzie bez większych zmian. W nocy więcej chmur będzie właśnie na wschodzie kraju i tam miejscami będzie zaledwie pruszyć. Poza tym pogodniej, ale w wielu miejscach pojawią się marznące mgły, bo wszędzie ma trzymać mróz. Największy na północnym wschodzie. Tam i na pogórzu miejscami mogą być spadki poniżej minus 10. Niedzielny poranek, gdzie niegdzie mglisty, potem sporo chmur, a słońca najwięcej w centrum i na południu kraju. Natomiast na zachodzie spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami marznący deszcz, czyli będzie gołoleć. Najzimniej na Podlasiu, nieco poniżej zera, a najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do 5 stopni. Mocniej powieje na Pomorzu i w Karkonoszach. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Jutro w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hektopaskali. W poniedziałek dużo chmur z opadami, które ominą Śląsk. Na północnym zachodzie mogą się zdarzać marznące opady. We wtorek pogody tylko rano w wielu miejscach będą mgły, potem łagodna zima, nawet w nocy z lekkim mrozem. Do zobaczenia.